przepisów zobowiązujących Was do wypłaty tej waloryzacji, bo one sprawiają, że wykonawca opłaca się przedłużać inwestycje, a wy jesteście bezradni w tej sytuacji. Znaczy, proszę Państwa, sytuacja, która ma miejsce, jest pokłosiem, myślę, wszystkich tych realizowanych inwestycji na przestrzeni wielu lat w naszym kraju. To nie chodzi tylko o wykonawcę, również chodzi o podwykonawców. I pewnie ustawodawca prowadził takie rozwiązania, by nie dopuszczać do dumpingowych cen i jednocześnie do niszczenia podwykonawców przez generalnych wykonawców, bo znacie Państwo przykłady, że przy budowie hal, innych obiektów liniowych, generalni wykonawcy, często to byli zachodni, nie płacili naszym polskim firmom i one upadały. Ja nie chciałbym dzisiaj tutaj jakby robić analizy, co było tego powodem tak w pełni, natomiast ustawodawca wprowadził taki zapis i my jesteśmy zobowiązani ten zapis też stosować przy realizacji naszych umów. I oczywiście to ryzyko, które występuje, chcemy, żeby było dzielone no ekwiwalentnie. To nie tak, że tylko na nas się przerzuca, bo na przykład artykuł 436 mówi o wzroście płacy minimalnej, świadczeniach ZUS-owskich i innych podatkach, które też mają wpływ na to. Ale artykuł 439 bodajże punkt drugi ustęp A bodajże ustawy Prawo Zamówień Publicznych mówi o tym, jakie warunki muszą być spełnione, żeby strony w tym wypadku takie rozliczenia pomiędzy sobą stosowały. Jeszcze jedno, ale nie związane z sesją. To już było mieszkańców. Czy jest jakakolwiek szansa na to, żeby udrożnić ich, udrożnić możliwość dostania się, drogę między Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną a tymi mieszkaniami, szczególnie z, od strony i centrum, i osiedli. Mieszkańcy mówią, że jest dramat w momencie, kiedy chcą dojechać do roboty. Liczyli, że coś się zmieni, jeżeli chodzi o uruchomienie sieci kolejowej, ale rozkład jazdy jest totalnie niewstrzelony i mówię wprost, brakuje autobusów. Czy jest jakakolwiek szansa na to, żeby tych autobusów było więcej, żeby... No tak, no jeżeli chodzi o kursowanie autobusu poza granicami miasta, to umowy są z partnerami gospodarczymi i samorządami i tutaj bierzemy to pod uwagę. Jak najbardziej MPK jest przygotowany na zwiększenie takich linii, czyli częstotliwości jeżdżenia autobusów i większych, powiedzmy, pojemnościowo tych autobusów. Też wiem, że tutaj współpraca, która jest pomiędzy nami a zakładami, owocuje tym, że są zmienione godziny pracy, rozpoczęcia i zakończenia zmianowości pracy w poszczególnych zakładach, żeby umożliwić no, lepszy dojazd do tego miejsca. Natomiast ja też mam, przecież komunikuję się z mieszkańcami, jestem w stałym też kontakcie z nimi. Mieszkańcy oczekują zlikwidowania stopu na przejeździe kolejowym Gniewomierska i wprowadzenia rogatek. No, to jest poza miastem, to jest poza kompetencją prezydenta. My na ten temat rozmawialiśmy i też interweniowaliśmy, że takie rozwiązania wprowadzono, natomiast docelowo przewidywany jest wiadukt nad tymi torami i dojazd do strefy będzie z wiaduktu przy budowie obwodnicy południowo-wschodniej, tym samym nie będzie już tego problemu. Natomiast dzisiaj my nie mamy możliwości sprawczej, żeby wyeliminować to rozwiązanie na tym przejeździe kolejowym, bo kategoria też tego przejazdu definiuje, jakie rozwiązanie powinno się tam znajdować. Jeśli chodzi o przejazdy innymi drogami, no staramy się tą drogę też budować zbiorczą południową z myślą o tym, żeby ten dojazd był jak najszybszy. Jak również staramy się, Państwo wiecie, że jest w trakcie realizacji droga Szybowcowa i tu jest ten odgałęzienie do ulicy Spółdzielczej, który ma ułatwić przejazd z Zamiejskiej w kierunku strefy przez rondo. W tej chwili podpisałem decyzję o ogłoszeniu przetargu na budowie ronda przy strefie na ulicy Jaworzyńskiej i z chwilą wyłonienia wykonawcy przebudowy tego, budowy tego ronda na Jaworzyńskiej, no, zmierzamy w kierunku, żeby też ułatwić wjazd na strefę ekonomiczną na wysokości ulicy Jaworzyńskiej. Na wysokości strefy to rondo będzie miało wielorakie znaczenie, bo nie tylko będzie komunikowało wjazd i bezpieczniejszy będzie wjazd i płynniejszy wjazd ze strefy i na strefę, to jednocześnie będzie udrożniało nam, czy będzie komunikowało teren po drugiej stronie Jaworzyńskiej, teren inwestycyjny i tam też będziemy wykonywać prace związane z uzbrojeniem, będziemy kłaść sieci, które będą w przyszłości służyły do realizacji, możliwości realizacji inwestycji przemysłowych, jak i również
mieszkaniowych i jednocześnie przy przebudowie obwodnicy południowo-wschodniej budowie przewidujemy skomunikowanie też obwodnicy i tego rejonu Sienkiewicza poprzez rondo tutaj na wysokości strefy, jak i również poprzez inne alternatywne rozwiązania w tym rejonie. To rondo na Jaworzyński kiedy mogłoby ewentualnie powstać? No wie pan, my tutaj ogłaszamy przetarg. Tam zakładany termin realizacji jest, mamy około 30 milionów złotych na to mamy zabezpieczone z Polskiego Ładu. No i teraz termin realizacji będzie wynikał z ofert złożonych przez potencjalnych wykonawców. Rozpoczęcie w tym roku, zakończenie... 36 miesięcy przewidujemy. Tam miesiącami to określamy, 36 miesięcy. Robimy dokumentację zmian i potem będą roboty. Planujemy, że maksymalnie 36 miesięcy. Czyli zaprojektuj i wybuduj. Jak uznacie, chciałem zapytać, sprawę jest związana też z sesją. Od 6 dni płonie góra opon, mniej więcej 20 parę kilometrów od Legnicy. Czy z tego powodu pan się jakoś niepokoi, zwołał sztab kryzysowy? Nie zwoływaliśmy sztabu żadnego kryzysowego, bo też jakby pan mógł mi... No, przedstawić argument. Ja wiem, że to się dzieje tam. Więc duże opady w deszczu były burze, więc i w związku z tym to też myślę, że miało swój wpływ na ograniczenie tego. Nie ma żadnego sygnału ze strony służb, które za to odpowiadają, że takie zagrożenie występuje. I nie było dlatego zwoływanego żadnego sztabu. Czy na dzisiaj mamy jakąś wiedzę, czy ulica Sikorskiego będzie skończona o czasie, czy może się szykuje jakiś aneks, przedłużenie remontu? Mamy na dzisiaj. Dzisiaj wystąpił wykonawca i potwierdził to inspektor nadzoru. Zwiększenie środków 300 tysięcy na pracę na tym odcinku drogi Sikorskiego. Co do terminu realizacji. O miesiąc będzie przedłużony. Jeszcze taki wniosek do mnie nie wpłynął. Ale z dokumentów Zarządu Dróg Miejskich i stanowiska inspektora nadzoru jest uzasadnienie, żeby o ten miesiąc przesunąć termin zakończenia zadania. Żadnego formalnego wniosku jeszcze Zarząd Dróg Miejskich nie skierował do mnie. Zresztą umowy podpisywał Zarząd Dróg Miejskich. Zarząd Dróg Miejskich jest realizatorem inwestycji i w związku z tym czekamy na ruchy pana dyrektora, który odpowiada za realizację tej inwestycji. Kiedy to miało się zakończyć, panie prezydencie? 30 czerwca. Tak? O, dziękuję bardzo.